Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Dying Light. W poprzednim odcinku udało nam się uciec z garnizonu Raisa, przekonać się, że musimy dotrzeć do sektoru 0, żeby uratować Jade, a w zasadzie, żeby dostarczyć tam informację doktorowi Kamendowi. I w poprzednim odcinku skończyłem grę chyba na jakiejś tamtej ciężarówce, która była na tamtej ulicy. Okazuje się, że wystarczy tutaj spamować spacją, udało mi się tutaj wejść i teraz będę w stanie chyba dostać się do tamtego tunelu, tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję. Byłoby bardzo dobrze tak to zrobić. Kurde, i teraz nie wiem, czy uda nam się to zrobić. Dam radę? Do góry jeszcze trochę. O! Jest, idealnie. Teraz tak. Tych bym się pozbył najchętniej. Dajcie mi dwie części metalowe albo jedną. Lepiej byłoby dwie, bo potrzebuję jedną do naprawienia broni właśnie. To ja biorę sobie plany i wytworzenie broni po pił Ragnaroku. To jest właśnie najgorszy element gry. Brak mi safe ekwipunku. Nóż do patroszenia może bym wywalił. A niech już będzie. Plany. Sam dół i popioły Ragnaroku. Czekaj mnie 30 więcej obrażeń, będzie teraz podpalać na to wychodzi. No dobra, tworzymy. Wreszcie jakaś lepsza broń to będzie. Mista Ethier, też wydaje się być ciekawy. Części metalowe, okej. Jak teraz ekwipunek wygląda? Zdjął mi się, dziwne. Jest. I teraz tak, no jednak to nie jest legendarna broń, a szkoda. Kurde, przydałoby się tą kosę zmienić. Kosę więźnia, może na całun więźnia, bo wydaje mi się, że on ma większą wytrzymałość. Trwałość 27. 0. No to już wolę tak to zamienić. Jeszcze po prostu lepiej. Niby próbują przeskakiwać, ale wydaje mi się, że dużo im to nie dało. Zajebiście po prostu. Co mnie podkusiło, żeby przeszukiwać ciało, które się pali. Części metalowe, bardzo fajnie. Spotka się z wybawcami w tunelu. Mamy o dziwo bardzo dużo apteczek, co mnie cieszy. Chodźcie tutaj szybko. Tak jest! Wczytywanie nowej lokacji pewnie. Spotkałem tego całego Cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora 0. O cholera. To mi trochę nie pasuje. Jane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa, ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. W takim razie będę mieć teraz blokadę do wrócenia do slumsów. Jeżeli tak, no to najwyżej to zadanie poboczne porobimy po skończeniu fabuły. Tak jak w przypadku niekiedy Valhalla to robiłem, Odyssey i tak dalej. Chyba, że byłaby jakaś szybka podróż czy coś innego. Albo powrót po prostu do wieży.
O, nie mogę nawet wspierać. Okej, odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Być oznaczoną drogą. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. No ciekawe przejście. Nie, czy ja nabrałem tlenu, nie nabrałem. Chyba nabieram bardziej na spacji, tak mi się wydaje. Lokacja bardzo ciekawa, spróbuję może wejść tutaj. Bo jakiś taki przesmyk na dole mamy. Nie dam rady naprawdę? Dziwne. Coś mi się wydaje, że raczej trzeba coś takiego tutaj zrobić. Teraz góra. Teraz bok. Ciekawe, jak tamci ludzie mieli coś takiego zrobić tutaj. Bo oni nie wyglądają na jakichś wysportowanych, ani biegaczy i tak dalej. O, jak w metro trochę się czuję. Też były takie tunele. Ile mam... O kurde, ile amunicji. Znakowana droga, to pewnie tam. No tak, wszystko jest inne, pozamykane. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. O tym się przekonamy. O, idealnie. O, muzyka mi nie pasuje trochę. Może być, jakiś tam kij baseballowy, może się przyda. Skoro nas Hazan tak ostrzegł, to na pewno tutaj będzie jakiś zombiak. No właśnie. Wolę chyba z łuku, bo tam ich jest za dużo. A łuk jest oczywiście bronią cichą. No co, jeszcze bardziej go lubię. A czy mogę strzał odzyskać chociaż? Chyba nie dam rady. A za tą górą przejdę. Strzelba jakaś, o cholera. Krótki, prosty nóż, niech już będzie wywalony. I dubeltówka, cholera. Fajnie. Nie, środkiem z dubeltówki nie mogę czegoś nowego wykształcić. Bo pamiętam, jak przeglądałem te bronie kiedyś. I teraz tam na dół. O, cholera. Cholera, jasna. O nie, 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 nie. Lecz, no nie, kurde. Ja pierniczę, już tak blisko było. Cholera jasna, że też naprawdę w tamte nogi musiałem wbiec. Gdzie ja teraz będę? Od początku, no dobra, to wyrzucił... O, mam już tą dubeltówkę. Tylko się cofnąłem, jeżeli chodzi o miejsce? Przedmioty mam normalnie zachowane, no... No z tego co wiedziałem, to tam straciłem granat, to się... To jest akurat prawda, tych pozabijałem. Tutaj tych u góry nie ma. A pleszek nie straciłem, jedynie jest ten dryblas. No i fajno. 300 dolków prawie, jeszcze lepiej.
Tego akurat tam na początku nie zauważyłem dopiero, gdy tutaj zszedłem za pierwszym razem. Już tak mi się coś zaczęło świecić, że pewnie to trzeba przekręcić. A akurat ciekawe, że te granaty są aż tak mocne. Mi akurat to pasuje jak najbardziej. O, witamy. Burchawa zastrana. Moje strzały mi się niestety kończą. Może miałby jakieś części met... Nie. Dolarki tylko. Ale trochę głupie jest to, że nie mamy opcji jakby automatycznego atakowania bronią białą. Na przykład, nie wiem, klikamy E i atakujemy. Dlatego w sytuacji, w której mam łuk wyjęty, to trochę się tam zestresowałem na tych barierkach, jak tam ta dwójka przeciwników do mnie podeszła i zaczęła bić. I nie wiem, czasu na zmianę przedmiotu. Ale na razie wszystko jest w porządku, z tego co widzę. Tu lewo. Blisko było. Pięknie. I co tym razem? Strzałki. To było dziwne. Myślałem, że oni się pojawili skądś. To się okazuje, że nie, może coś się nie doczytało. Gwoździe, jeszcze lepiej, kawa. Czy mogę w planach sobie coś stworzyć? Nie mogę sobie dodać jakieś ulepszenia. Nie no, do tego kija to się raczej nie opłaca. Strzał sobie wykształcimy. Przydadzą się, a tak to... Wytrychów nie będę tworzyć, to jest trochę marnowanie rzeczy. Nic tutaj niestety związanego ze strzelbą nie dam rady zrobić, chociaż części metalowe i gwoździe. Dobra, da się być w porządku bronią. Jeszcze tutaj coś jest. Trudne. No zobaczymy, czy takie ciężkie. Czyli full prawo wystarczyło. Też ciekawe. Brak miejsca, bo łom i sakiewka. Już wolę tą sakiewkę wziąć. Jak ja mam przejść dalej niby? Aha. Czyli to było takie dodatkowe miejsce, w którym był tylko lucik do zebrania. W porządku. Okej, czyli tędy wystarczy. No, w porządku. No, witamy. O, niedługo siódmy poziom walki wręcz będzie. Jeszcze lepiej. O nie. Dam radę tak wysoko. No nie, za Chiny ludowe niestety. Czy tam radę w takim razie... No co jest? Noż, cholera jasna. Noż, kurde. Jak ja mam się dostać niby tam? Jak ja mam tam skończyć? No przecież ja bym normalnie mógł przejść, ale no przecież nie... A. A. Ojojojojojoj. No właśnie, teraz dał radę. Proszę, żebym full na prawo może. Chyba nie dam rady tak doskoczyć, chociaż... Czemu? Co jest nie tak niby? No cholera, jak ja miałbym tam przeskoczyć?
A przecież na tą rurę wejść nie mogę chyba. Jednak mogę. Przecież skoczyłem. Dobra, to już jest. Teraz co takiego mogę tutaj zrobić? Widzę, że full na prawo mogę przejść. No tak już zróbmy. No, trudniejszego chyba nie dało się wymyślić przejścia. Teraz tak. Krawędzią pewnie. Tutaj górą. Chyba jeszcze kawałek mogę. Jeszcze bardziej. Przydałoby się jednego zombiaka chociaż zaatakować. Żeby zdobyć ten wyższy poziom. Mam, czyli tak czy siak muszę być tutaj na dole. Normalna skrzynia bez żadnego zamka, jeszcze lepiej. I okej, gwoździe plus sakiewka. Czyli darmowe pieniądze i jakieś ulepszenie. Witam kolegę. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, coście zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. Słyszę, jak coś tupta. Słyszę, jak coś tupta. To są kłopoty chyba. I tak, mogę iść na dół, albo wyjść do góry. Do góry nie dam rady. Dobra, czyli dół. O, zajebiście. A, no, no tak. Czekam, jak ja miałem tam coś zrobić. Full życia przynajmniej już mamy, okej. Przetrwaj zasadzkę, aha. Ja już chciałem z nimi wychodzić na salówę. Oj, tlen mi się już kończy. Nieciekawe. Nie, to nie było jakieś ciężkie. Ja myślałem, że z nim mam walczyć czy coś. Nie przejdę, oczywiście. Trendy miałbym przejść. Jest tutaj zablokowane przecież. Co je? A. O nie, mnie też boli. Ola, trzeba akurat każdego przeszukać. Brak miejsca w ekwipunku to akurat dużo mi nie zmienia. Bo i tak miałem te wszystkie karabiny. Aż nie tam 3 czy tam 2 mi starczą w ekwipunku. Przydałoby się wrócić do jakiegoś schowka i odłożyć niepotrzebne mi karabiny, aby miał po prostu miejsce na kolejne do zbierania. Co wydaje się być w porządku sprawą.
No, to było bardzo ciekawe. Ja myślałem, że tam muszę tylko się przedostać, to się okazało, że musiałem, no, ich pozabijać, po prostu dotrzeć do tego starego miasta od nowa. Gdzie oni do cholery są? To było ekspresowo szybkie. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Raisowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. Czy ona wcześniej walczyła, Jade? Ciekawe. Czyli wybawiciele też są dupkami trochę. Do góry jednak, okej. Pewnie tędy. Zobaczymy, jak to stare miasto będzie wyglądało. Ciekawi mnie, czy będą jakieś nowe zombiaki? Oby nie. Cholerni wybawcy. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. O kurde! Jak ładnie! No dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, tu Crane. Słyszysz mnie? Crane? Świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. Wycieczka na starówkę. Blokowano osiągnięcie. To, że Camden, słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Dobra, przeskipowałem rozmowę. No i teraz się nie dowiemy, czy jest u Camdena, czy nie. Mój błąd. To musiał zaboleć. Nie, no to jakieś tam chyba takie same. O, nowa lokacja kompletnie. Stare miasto. No, są jakieś takie podstawowe rzeczy, typu obszary żerowania tych sprinterów. 4-5 baz. No, no, taka sobie lokacja bym powiedział, jeżeli chodzi o wielkość. A skoro to jest sektor zero, zerówka, czy tam starówka. To tutaj musiała się rozpocząć zaraza chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie przejdę, fajnie. Teraz największy problem pewnie będzie ze znalezieniem wszystkich tych lokacji, bo jednak to jest kompletnie nowe miejsce. Jeszcze w ogóle przeze mnie nieodwiedzane. O nie! To będzie tutaj. Jesteśmy bardzo blisko. Swoją drogą bardzo ładnie wygląda ta broń. Popioły Ragnaroku. Znaczy to ulepszenie popioły Ragnaroku. Powiedziałbym, że trzeba jakoś tak tutaj powchodzić pewnie do góry. Mamy już coś mniej więcej ogarnięte. Teraz tutaj jeszcze. Jeszcze wyżej, no to wychodzi. Żebym stąd nie spadł, to będzie już sukces. Blokowano bezpieczną strefę, wybitnie. No, jeżeli będę musiał tutaj tak za każdym razem wchodzić, nie uśmiecham się to trochę. Jak oni tutaj normalnie wchodzą? Co? Nie! Było blisko chyba. Cholera jasna. Hej, ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie.
Dobrze cię tu widzieć, Crane. Ciebie również. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z troi. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem... byłem agentem GRE. Okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane, kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. Alma mater. Pomóc Jade na uniwersytecie. Chociaż ten uniwersytet jest tutaj. Przy okazji mamy jakieś zadanie, ale... chciałem zobaczyć jakiś sklepik, ale może... A to jest na dole, okej. Jak tam teraz się dostać, żeby niczego nie spieprzyć? Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Czyli tak to wygląda. Kable, rozole, puszki, części metalowe, sznurek przyda się na pewno. A tak to... chyba nic, sprzedamy. Drogocenności 1200. Wybitnie. Może karabin policyjny jakiś bym sprzedał, niepotrzebny. Może key baseballowy, nie wiem, czy mi się przydadzą jeszcze te rzeczy. Dobra. Jeszcze zacząłbym tak. Co mogę tutaj strzały, nie uśmiecha mi się to za bardzo. Wytrychy, petardy, flary, gwiazdki. Dużo strzał. Pałka nocny jeździ, z nich już będzie. Całun więźni. Minusowe obrażenia? Też wolę pałkę normalną sobie lepszy, to znaczy motek dekarski. Bo to mi przynajmniej podniesie jakoś obrażenie. Przydano się na pewno te wszystkie bronie białe, na wszelki wypadek, jakby miało się coś swego stać i tylko one by mi zostały, a tak to w porządku to wszystko wygląda, na to wychodzi. Pan jest Crane? Bo wygląda pan jak on. Tak, jestem Crane. Co tu robisz, kolego? Jesteś sam? Tata zginął kilka dni temu, ale nauczył mnie, jak przeżyć. Niech pan posłucha. Tata zostawił rzeczy dla Crane'a. Jeśli to pan i może pan to udowodnić, to je panu dam. Okej. Jak mogę ci udowodnić, że jestem, kim jestem? Niech pan wyjdzie na zewnątrz i pokaże, jaki jest szybki. Tata mówił, że Crane jest szybszy od wszystkich innych. No to ja patrzę. Ciekawe. Jak ja mogę się dostać do tego zadania? Nie mam pojęcia już. Tylko teraz tak, chciałbym jeszcze wejść tutaj do góry, bo z góry była opcja fajnej tyrolki. I uniwersytet... to, czy to jest to Savi, jedno zadanie niby? No dobra. Tutaj nic. Musiałbym się tutaj dostać. Umiejętności. O, przetrwanie mi jeszcze raz wzrosło. A może te tarcze... a niech już będzie. Okej, jakaś nagroda? Nie wiem, o co chodzi. Jak wygląda przedmiot tarcza do wytwarzania? Bo tutaj ciężko mi zobaczyć. O, jest. Części, trzy części metalowe.
trochę za dużo bym powiedział, więc tak, na razie chyba ze starego miasta wracać nie mogę, więc pewnie tutaj będę do końca fabuły. Jeżeli tak faktycznie będzie, to zadania poboczne ze slumsów sobie dokończymy, na to powodzie, że dopiero po skończeniu fabuły, bo póki co dokończymy odcinek. W przyszłym odcinku będziemy ruszać do Uniwersytetu. Siemka!